Opublikowano ostatnio badania, z których wynika, że wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat nastąpił znaczny spadek odbywania praktyk religijnych. Okazuje się, że wśród nich tylko 23% praktykuje swoją religię. Szerokim echem odbił się komentarz arcybiskupa Jędraszewskiego na temat tych badań. Niekoniecznie Kościół wpłynął na to, co się, co się dzieje w kościele. Ogółem można ten komunikat streścić do tego, że to nie ludzie Kościoła są odpowiedzialni za ten obecny stan rzeczy, ale okoliczności zewnętrzne, różnego rodzaju. W szczegółach tę wypowiedź sobie skomentujemy. Wśród analityków, komentatorów świeckich i duchownych krąży cała lista przyczyn, dlaczego młodzi ludzie nie chodzą do kościoła. Jest ona bardzo szeroka, od małych i wielkich przyczyn. Pozwólcie, że naprawdę w losowy sposób, nie szeregując od najważniejszych do najmniej ważnych, przytoczę niektóre z nich. A więc tak, mówi się na przykład o tym, że obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że młodzi ludzie przestali chodzić do kościoła, bo wcześniej chodzili na msze, później wprowadzono te msze zdalne i nie wrócili do kościoła. Inny powód zupełnie z innej strony to jednak zaniedbania ludzi kościoła. Na przykład przełożonych, którzy w odpowiedniej chwili nie stanęli po stronie pokrzywdzonych, ale na przykład ukrywali niektóre przestępstwa, podważając jednocześnie wspólnotę kościoła, wiarygodność wspólnoty kościoła. Tu warto odnotować, że hierarcha, nawet bardzo wysoki, rangą hierarcha, więc prymas Polski, arcybiskup Polak przytacza tę. Ten powód, tą przyczynę jako główną. I dodaje jednocześnie, że dla niektórych wiernych te informacje są być może kroplą, która przelała czarę goryczy. Niektórzy pod ich wpływem odeszli z kościoła, te sprawy spowodowały głęboki kryzys ich wiary. Do innych powodów, na przykład, można zaliczyć nasze świadectwo, to znaczy mówię, nas, wierzących świeckich czy duchownych ludzi kościoła, mówiąc bardzo szeroko, którzy, powiedzmy tak prozaicznie, jedno mówią. A drugie robią i jawiły się w ten sam sposób, tym samym, jako, no mówiąc wprost, hipokryci, którzy głoszą. Na ustami jakieś prawdy, natomiast swoim życiem, na przykład publicznym, swoim życiem prywatnym, no pokazują, że te prawdy wypowiadane nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, którą praktykują. Ciekawy katalog, bardzo szeroki, i można byłoby się tutaj długo rozwodzić, przytoczył Grzegorz Górny ostatnio, który przypomniał, że socjologowie religii wymieniają trzy źródła przekazywania wiary: kościół, rodzina i kultura, w tym szkoła. I podnosi Grzegorz Górny, że część tych przyczyn odejścia młodych ludzi od kościoła tkwi w tym, że te trzy obszary, a więc kościół, rodzina i kultura, są w kryzysie. I z tego wynika fakt mniejszego praktywania, praktykowania wiary wśród młodych. Trzeba odnotować, że część tradycyjnej, nie wiem jak nazwać, frakcji kościoła uważa, że przyczyną odejścia młodych jest to, że kościół odszedł od swoich tradycyjnych źródeł. To znaczy, mówiąc wprost, zliberalizował się. Część tych zarzutów podaje profesor Cęckiewicz w tym twecie. Dodałbym do tego też zapomnienie o misji Kościoła i na przykład sprowadzenie instytucji Kościoła do takiej instytucji usługowej, jeśli chodzi o sakramenty, czyli sprowadzenie swojego największego skarbu kościoła, kościoła, czyli sakramentów, do jakiejś usługi, którą się sprzedaje na rynku, żeby zaspokoić jakieś potrzeby wiernych. No i do tego dodajmy jeszcze całą grupę różnych czynników zewnętrznych, o których trochę właśnie będzie wspominał arcybiskup Jędraszewski, jakoś tak taką ogólną światową laicyzację Dodajmy do tego ataki medialne na Kościół, to, co się dzieje w przestrzeni kulturalnej, jeśli chodzi o filmy, różne newsy i tak dalej. Jedni nazywają to syndromem obrężonej twierdzy, a drudzy rzeczywiście w tym widzą główny powód kryzysu Kościoła, w tym odchodzenia od niego młodych ludzi. No i jest pewnie jeszcze kilkadziesiąt przyczyn, dlaczego młodzi ludzie odchodzą do Kościoła. Chętnie wysłucham waszych. I pytanie do was, kto ma rację? To znaczy czy która przyczyna jest ta prawdziwa? Moim zdaniem jest tak, że w każdej z tych przyczyn jest trochę prawdy. To znaczy, one się na siebie jakoś tam nałożyły. I. Zarówno deprecjonowanie jakiejkolwiek z tych przyczyn, jak i czynienie z jednej z przyczyn głównej przyczyny, i że inne nie miały żadnego znaczenia, jest w mojej osobistej ocenie błędne. I kończąc wątek przyczyn, może warto, żeby zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby odwrócić ten trend. To znaczy, żeby młodzi ludzie w większym stopniu zaczęli praktykować swoją religię. Chciałbym dorzucić swoje trzy grosze, dosłownie trzy grosze, bo to będą trzy obszary działań. E, które moi, na które moim zdaniem warto położyć nacisk. Chciałbym się z wami tymi pomysłami podzielić, z wami świeckimi, wiernymi, duchownymi, e, rodzicami, bo być może komuś z was będzie to pomocne i jeżeli tak będzie, to będę z tego powodu szczęśliwy. Jeżeli e, jakąkolwiek osobę e, to przy, przybliży do Pana Boga i do Kościoła, to znaczy, że ten odcinek miał sens. Jeżeli nie, to znaczy, że nie miał sensu. W każdym razie, zapraszam. Po pierwsze, fundamentalna niezgoda z arcybiskupem Jędraszewskim, że spadek wiernych młodych praktykujących nie wynika w ogóle z zaniedbań Kościoła i że tym bardziej Kościół jest tutaj ofiarą. Niekoniecznie Kościół wpłynął na to, co się, co się dzieje w Kościele. To znaczy, gdy chodzi o frekwencje na mszach święty, we Mszach Świętych, spotkania z młodzieżą, obecność młodzieży. Kościół w dużej mierze stał się ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje. To dosyć moim zdaniem łatwe zrzucenie odpowiedzialności na jedną przyczynę. A uważam, że taka nie jest pełnia prawdy, że to jest jeden powód, dlaczego młodzi ludzie nie odchodzą od Kościoła, czy świat zewnętrzny. A po drugie, przede wszystkim chyba, to nie podoba mi się w tej wypowiedzi to że nie jest to szukanie winy w sobie, tylko w innych. Moim zdaniem, po pierwsze przyczyną tego, jak wygląda życie Kościoła jest to, jak wygląda osobiste życie każdego z nas, ludzi Kościoła. Nie ma co się dziwić, że Kościół wygląda tak, jak wygląda, jeżeli sami w pierwszej kolejności nie zapracowaliśmy na swoje życie duchowe, swoją relację z Bogiem. Zasadniczą kwestią jest to, czym my każdego dnia się nawracamy. Moim zdaniem pokutuje wciąż przez pokolenia tak zwany katolicyzm kulturowy, który zdiagnozowali świetnie ojciec Tomasz Grabowski i Krzysztof Mazur w tej rozmowie. W wielkim skrócie, katolicyzm kulturowy polega na przeżywaniu wiary, Wyłącznie przez zewnętrzne obrzędy, w tradycjach, przez małe te, w przyzwyczajeniach, w praktykach, za których nie stoi coś głębszego, często po prostu w takich naszych kościelnych, katolicko-kulturowych przyzwyczajeniach. Mam wrażenie, że duża część Polaków starszego pokolenia właśnie taki katolicyzm kulturowy praktykowała i co więcej usiłowała, albo może wciąż usiłuje, przekazać kolejnym pokoleniom właśnie, Taki rodzaj katolicyzmu. A taki rodzaj przeżywania wiary nie może się ostać, bo nie jest czymś żywym i zajmującym. A nie jest czymś takim, ponieważ nie jest zbudowany na kimś, kto jest żywy i zajmujący, czyli na Bogu. Druga przyczyna to taka, że kultura się zmieniła. Inaczej wygląda kultura, obyczaje i styl życia pokoleń naszych rodziców, dziadków, a inaczej wygląda teraz. Wróćmy do lat 90. albo początku XXI wieku. Kościół jest autorytetem. Co kościół powiedział, tak ludzie robili. Ksiądz proboszcz, jeżeli coś powiedział, to się ludzie go bali, był autorytetem i w ogóle mówił najświętsze prawdy. Albo wszyscy chodzimy do kościoła, albo cała wieś chodzi do kościoła, albo całe miasto chodzi do kościoła. Dziś już tak nie jest. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że ja nie skreślam tutaj katolicyzmu kulturowego jako coś do szpiku kości złego. On jest zły, a może zły to nie jest dobre słowo, ale jest czymś pustym, jeżeli za tym kulturowym katolicyzmem nie stoi realna bliskość z Bogiem, przeżywana przez zgłębianie sakramentów świętych, przez regularne czytanie Pisma Świętego, przez modlitwę, która nie polega wyłącznie na odmawaniu pacierza, ale na stawaniu w obecności Boga. A przede wszystkim stawiania Chrystusa w centrum i zgłębiania tego faktu, który jest największym skarbem Kościoła. I ośmielam się chyba powiedzieć, powiem coś kontrowersyjnego, ale jeżeli by tego Kościół nie ma, o kiedykolwiek straci, to znaczy, że Kościół naprawdę przestał mieć jakikolwiek sens. Mówię tu o Eucharystii, o realnej obecności w niej Chrystusa. I to, co wszystko mówię, to nie jest naprawdę kwestia inteligencji, intelektu, IQ, doczytania jakichś książek. To jest y po prostu zgłębianie codzienne naszej wiary, a w prostocie jest istota. Uważam, że skutkiem po prostu takiego nawracania jest to, że łaska Boża w nas działa, łaska uświęcająca. I tym samym nasze działanie ma większą moc sprawczą, a jednocześnie tym samym oddajemy większe pole do działania Bogu. A mam nadzieję, że wszyscy się zgodzimy co do tego, my wierzący, że to Jego pomysły, Jego działanie, Jego moc ma jest lepsza, jest bardziej skuteczna i efektywna niż nasze pomysły i nasze podejmowane aktywności. jedną z przyczyn tego problemu, o którym Pan mówi i który niestety ma miejsce, są współczesne środki komunikowania się społecznego. Dzieci bardziej chętnie będą patrzyły to, co znajdą w smartfonie czy w internecie, niż to, co mogliby usłyszeć swoich rodziców czy dziadków. Dobra, punkt drugi. Czyli kiedyś było lepiej, a teraz są te smartfony. To jest w ogóle pochylenie, jak nie kiedyś mój pochylonych głów, dzieciaki, które na przerwie między zajęciami w szkole nie będą ze sobą wiele rozmawiać, biegać, czy tak jak to kiedyś nie raz było, i nawet toczyć różnego rodzaju pojedynki między sobą, tylko będą siedzieć obok siebie, wpatrzeni w to, co zobaczą w tym małym, Okienku. Coś, co wydaje mi się oczywiste, czym powinni się zająć ludzie kościoła, od katolików świeckich, począwszy po hierarchów, skończywszy, to nie ocenianie jakiegoś pokolenia, albo tym bardziej piętnowanie tego pokolenia, ale zastanawianie się, jak dotrzeć do tych ludzi, aby przybliżyć im pana Boga, aby pan Bóg był im lepiej znany. A żeby to zrobić, trzeba zrozumieć ich świat, a częściowo ich świat to też smartfony. Zawsze w takiej sytuacji stajemy przed wyborem: co zrobić w obliczu smartfonów, urządzeń elektronicznych i pokolenia pochylonych głów. Możemy się zachować dwojako: albo powiedzieć: a tam dzieciaki, co wy tam wiecie. Wy tam macie te swoje smartfony. My tu mamy pana Jezusa, Kościół. Jak dojrzejecie, to przyjdźcie. Na razie, to jesteście głupi i w ogóle nie warci uwagi. Albo zastanowić się, co jest z moją miłością bliźniego, jeżeli mam takie uczucia do jakiegokolwiek drugiego człowieka czy do pokolenia. A jeżeli już poukładam sobie tą hierarchię, czyli patrz, punkt pierwszy, nawrócę się, to zaczynam się zastanawiać, jak do tych ludzi, którzy są poza Kościołem, dotrzeć także tymi narzędziami jakim jest smartfon jak dotrzeć do nich z dobrą nowiną. Uwaga mam do was pytanie. Ćwiczenie. Przerwa. Co byście zrobili, jakby ktoś wam powiedział, że za na przykład 3 miesiące będziecie uczyć włochów snukera. Tak nie przesłyszeliście się, będziecie uczyć włochów snukera. Myślę, że każdy przeciętny człowiek zająłby się co najmniej dwoma rzeczami. To znaczy wejść w kulturę Włochów, ich języka, jak się komunikować i tak dalej. A po drugie poznałby zasady gry w Snookera, żeby kogoś tego nauczyć. Mam nadzieję, że zgodzilibyśmy się co do tego, że nie jest rozsądne podejść do tej sprawy w taki oto sposób, że a dobra, ja tam wiem, ja tam kojarzę. Z Włochami to się tam dogadam, nie wiem, o tak, tak, czy ciał bambino i pizza, kojarzę te, te tam wyrażenia. A snookera to, to jest to samo, coś tam debile, dziurę się tam wbija. Grałem kiedyś w bilarda, to jest pewnie to samo. A mam wrażenie, że takie drugie podejście często prezentujemy w relacjach z młodymi ludźmi. Uczymy Włochów snookera, nie znając ani zasad gry w snookera, ani języka. Jakoś to będzie. Bo nam się często właśnie tak wydaje, że wiemy, jacy są młodzi. Albo co więcej, przypominamy sobie, jak to my byliśmy kiedyś młodzi. I aha, dobra, ja byłem młody, w wieku 16 lat myślałem w ten sposób. No to ja wiem, co ty myślisz? No to ty głupi jesteś. Zachęcam osobiście do porzucenia absolutnie tych wyobrażeń i z czystą kartą wejść w zupełnie nową rzeczywistość. Jak to zrobić? Poznać zasady gry w Sukera i poznać język włoski. Czyli odwiedzać ich świat, słuchać ich tekstów, słuchać ich kultury, oglądać ich seriale, być na stronach streamingowych, w których oni są, młodzi ludzie, oglądać ich filmy. Zrozumieć ich rzeczywistość. I serio, nie ma podejścia, to jest głupie, to jest tanie, to jest niemądre, to mi nic nie daje, to jest płytkie, to są w ogóle jakieś tam głupoty. Okej, okay, może według Ciebie to nawet takie jest. Możesz się tymi rzeczami zgorszyć i pewnie nie raz się zgorszysz. Możesz kumulować też w sobie gniew, ale pytanie brzmi, czy chcesz zdobywać dla Pana Boga, dla Jezusa? Czy chcesz iść z misją ratunkową, ratować tych ludzi? Czy może machnąć rękę, a głupi jesteście? Ja robię jeszcze dwie rzeczy i myślę, że to jest dobra rada. Chciałbym się z wami tą radą podzielić. To znaczy słucham ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy pracują z młodymi ludźmi realnie. Na przykład pani Joanna Mazur z Fundacji Ozyskani. Przesłuchajcie proszę tę rozmowę. Albo przesłuchajcie tę rozmowę z katechetą Piotrą Klimskim. Ja osobiście jestem zawstydzony i zafascynowany mądrością, pokorą, e, wiarą tego człowieka i podejściem do młodych ludzi. I wreszcie punkt trzeci. O czym mówić i jak mówić? Jest masa katolickich treści, która przepada przez złą jakość, albo właściwie brak tej jakości. Złem pierwotnym moim zdaniem jest nasza wiara w to, że opakowanie nie ma sensu, że dobro się samo obroni. Że gadanie o jakości to są jakieś tam fanaberie. Owszem, jeżeli chcesz przekonać się przekonanego, to nagraj coś kalkulatorem, nie wiem, zrób grafikę w pęcie i jest wielka szansa rzeczywiście wtedy, że ten przekonany nie zmieni zdania. Ale uważam, że jeżeli chcemy ewangelizować w XXI wieku, zapoznać drugiego człowieka z Jezusem, zachęcić ludzi do praktyk, to musisz być tą jedną migającą latarnią na tym wielkim wzburzonym morzu. Musisz mieć sobie światło, claritas, a więc musisz zadbać o piękno. To naprawdę fundamentalna sprawa i powoli, powoli coraz więcej akcji katolickich i przedsięwzięć katolickich zaczyna iść w tę stronę. Doceniać, że jakość i piękno ma znaczenie. A co z tą treścią? No tutaj w ogóle mam bardzo takie konkretne i kontrowersyjne tematy, które uważam, że trzeba podejmować w kościelach, których jest za mało. Po pierwsze uważam, że trzeba stanąć w prawdzie, to znaczy poczytać ten raport i ten na przykład. Mamy sekularyzowaną młodzież, to jest kraj misyjny, dzień dobry. I w obliczu tego rozwiązanie, które polega na więcej Jana Pawła II i więcej Wyszyńskiego, to nie jest do końca skuteczna metoda jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła. Moim zdaniem powinniśmy zacząć od początku. Elementarz opowiadanie o panu Bogu od nowa. Proszę, zapomnijmy o tym, że ukształtowaliśmy kiedyś jakieś złote pokolenie x lat temu i że teraz to pokolenie przekazuje kolejnym pokoleniom te swoje złote prawdy, wiary i tak już będzie do końca świata. Nie, trzeba opowiadać o spowiedzi, komunii świętej, chrzcie, biermowaniu, nowym językiem, od nowa, nowymi metodami, nowym sposobem, bardziej współczesnym, takim, którym komunikuje się współczesna młodzież. Bardzo często Kościół przed, przedstawia się jako... Instytucję opresyjną, która z, y, nie pozwala być sobą, nie pozwala być wolnym, tylko ciągle czegoś zakazuje, na coś nie pozwala. O, no to teraz tak. Po pierwsze, mi brakuje refleksji a dlaczego jawi się jako taka instytucja? Jaki jest powód? Czy przypadkiem może jednak ludzie kościoła są po części za to odpowiedzialni, czy nie? My jesteśmy bez wini. Świat jest zły. Czy to może rzeczywiście jest tak, że część starszego pokolenia, przepraszam, że tak na Was narzekam, trochę nauczyło nas mówienia o wierze w ten oto sposób. To jest grzech, jak zrobiłeś grzech, to jest zło, jak zrobiłeś zło, to jesteś zły, ale możesz pójść pod prysznic, spowiedź i w nagrodę dostaniesz hostię. I przepraszam, ale większość ludzi spoza kościoła właśnie w ten sposób rozumie, albo ma wyobrażenie na temat nauczania kościoła. I wiecie co? Szczerze mówiąc, się nie dziwię im, bo jak byłem w kościele, przez większość swojego życia, na różnym stopniu, ale zawsze jakoś tam kulturowo związany, to właściwie do momentu nadejścia tylko trzech księży, czyli ojca Adama Szustaka, ojca Pelanowskiego i księdza Pawlukiewicza, właściwie dopiero ci księża zaczęli mówić mi o zupełnie innej perspektywie patrzenia na wiarę. Zaczęli mówić innym językiem, moim językiem. Jasne, powiecie, że to też byli ludzie kościoła, więc wszystko się zgadza. Owszem, ale jednak to był i wciąż jest, mam wrażenie, inny sposób komunikacji niż w nie wiem, przeciętnej parafii w Polsce. Może współcześnie też do współczesnych czasów, współczesnych potrzeb, potrzeb potrzebujemy tego rodzaju myślenia o kościele, o mówieniu na temat wiary. Może skupieniu się na perspektywie miłości, którą przecież jest Bóg. Na kerygmacie, skupienie się na tym, co ojciec zrobił dla nas i dlaczego to zrobił, i dlaczego syn stąpił na ziemię, i dlaczego umarł na krzyżu. I niesprowadzanie wiary katolickiej do prawa wykroczeń są nakazy i zakazy, a na górze jest jakiś, przepraszam, ale złośliwy pan z brodą w chmurce, który patrzy na nas z góry i gdy tylko przekroczymy o jakieś tam pół centymetra jakieś prawo, to on mówi, o, mam cię, cyk, pójdziesz do piekła. Co to jest, skąd nam się to wzięło, dlaczego mamy takie coś w głowie nierzadko? I o takiej perspektywie wiary dowiaduje się większość ludzi. Katolicyzm jawi się jako coś wymagającego i nie dającego korzyści. I wiecie co, nie walczyłbym z tym pierwszym przymiotem, bo to jest coś wymagającego. Ale to, że katolicyzm nie daje korzyści, to jest największe kłamstwo, jakie udało się wmówić współczesnemu światu. Gdzie jest opowieść, a właściwie świadectwa ludzi, bo to był chyba najlepszy pomysł, o tym, ile wolności, ile życia w prawdzie, ile radości, ile szczęścia daje życie z Bogiem? I że ten, to cierpienie, którym każdy z nas towarzyszy, ten krzyż, który każdy z nas nosi, czy jest wierzący, czy niewierzący, z nim niesie się nieporównywalnie lepiej i lżej niż bez niego. Gdzie są te świadectwa? Może ich nie ma dlatego, że. Nie zrobiliśmy tej pierwszej roboty, tego punktu pierwszego. Możeśmy się jeszcze wszyscy nie nawrócili. A drugi temat, o którym warto mówić, to jest cała sprawa na temat seksu, seksualności, płci i w ogóle tych najbardziej popularnych tematów wśród młodych ludzi. E, coś Wam powiem, mam nadzieję, że to nie będzie dla nikogo kontrowersyjne. Chłopak, Dziewczyna, która ma, jest w etapie dojrzewania. To jest osoba, która często myśli o seksie, chce seksu, zastanawia się, jak mieć seks, ma w sobie burzę hormonów i chce w jaki sposób się zaspokoi, czuje popęd seksualny, żeby go wyładować. I teraz taki człowiek wchodzi w świat, nazwijmy świat jakimś supermarketem. Na półkach, wiecie co jest? Po lewej stronie jest tak. Serial Sex Education, gdzie ogólnie każdy z każdym e, aborcja, no w ogóle taki, wiecie, lewicowy styl życia. Mamy całą gamę seksuologów i seksuolożek, którzy mówią, że aborcja to życie, że gadżety seksualne są fajne, że im więcej partnerów tym lepiej, że każdy z każdym to też fajnie, że masturbacja to im więcej, tym lepiej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko po lewej stronie w supermarkecie. I ten chłopak, i ta dziewczyna wchodzi do tego supermarketu, patrzy na prawą stronę. A tam nie ma nic. Zgadnijcie, co wybierze. Przepraszam, jeszcze tam jest, jeszcze tam, po prawej stronie jest takie, cii, nie mówmy o tym. Nie mówmy. Pytanie na serio. Czy umiemy o tych sprawach mówić w rodzinie? Czy mówimy? Czy mądrze mówimy? Czy sami się edukujemy? Czy zdobywamy kontrargumenty dla nauczania współczesnego o płci. Czy może zostawiamy dzieci na pastwę losu i mówimy, o, jakoś to będzie. A potem, o, panie, seksualizacja dzieci. I jasne, to nie jest tak, że teraz oferta Kościoła stanie się hiperatrakcyjna dla młodego człowieka. Nie, nie stanie się, bo oferta Kościoła jest wymagająca, ale uwaga, dająca korzyści. Tylko pytanie, czy my umiemy to uzasadnić? Czy my wreszcie żyjemy w ten sam sposób, że młody człowiek widzi w nas? Wow, też tak chce. Może na początek zajmijmy się odpowiadaniem na najbardziej podstawowe pytania. Dlaczego mam czekać z tym do ślubu? A dlaczego prezerwatywy są złe? A co to znaczy zachować czystość? Czy jak nie zachowałem czystości, to jestem nieczysty i już się do niczego nie nadaje? Czy jestem zły, jeżeli mam pożądanie? Dlaczego Pan Bóg pozwala na tak intensywne pożądanie seksualne, które mam w sobie, a jednocześnie wymaga ode mnie wstrzemięźliwości? Czy umiemy odpowiedzieć na te pytania z perspektywy katolickiej? Czy unikanie odpowiedzi na to pytanie da jakieś dobro? Rozmawiamy o tym w rodzinach? Potrafimy, chcemy, dokształcamy się, sami żyjemy w ten sposób, czy a no, jakoś to będzie. No i miałem ochotę jeszcze zacząć inny wątek, ale już widzę, że tak długo to nagrywam, że może wystarczy. Ogólnie podsumowując to, bo nie chcę rzeczy dużo na raz powiedzieć, to ja po prostu mam wrażenie, że duży problem polega na tym, że my tych młodych ludzi, patrząc od nastolatka do dwudziestoparolatka, traktujemy jak kogoś podrzędnego tak naprawdę. Naprawdę traktujmy ich jako równorzędnych partnerów do rozmowy. Ani nie deprecjonujmy siebie i weź na kolanach młody człowieku, powiedz mi jak mam żyć, ja się chcę do ciebie dostosować i tak dalej, ani też z jakąś sztuczną wyższością, bo gdy chcemy zbudować nasz autorytet na nie wiem krzyku, pogardzie czy właśnie mówieniu a co ty tam wiesz? to stajemy się śmieszni, gdy wypowiadamy jakieś -y, prawdy, ex katedra, a nie mamy żadnego autorytetu wówczas. I naprawdę uważam, że powinniśmy odrzucić perspektywę myślenia, że nawrócimy świat tu i teraz młodych ludzi. E Myślimy, że młody człowiek, e który urodził się na przykład w rodzinie niewierzącej, na przykład w jakimś kryzysie rodzinnym, w jakimś dramacie, i otaczał się później niewierzącymi znajomymi i całą kulturą, która go od tej wiary i od praktykowania odciąga, to my mamy często takie wrażenie, że go przestawimy jak mebel z nie wiem, z kuchni do sypialni. O, tu już jesteś na dobrym miejscu. Nie, w mojej ocenie nie. Nastawmy no, się po pierwsze na proces, a po drugie to, co mówiłem w punkcie pierwszym. Zacznijmy y, dawać naszym życiu przestrzeń dla działania Pana Boga, bo On naprawdę jest bardziej skuteczny niż my. Dobra, dzięki Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Cześć.